W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nasze nowe gastro odkrycia w Poznaniu. Zjemy pyszne śniadania, dania kuchni azjatyckich, a także słodkości i fenomenalne sery. Przygotujcie przekąski i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Dzisiaj nadajemy z Poznania i dzisiaj pokażemy Wam nasze najnowsze gastro odkrycia z tego miasta. To będą w gruncie rzeczy przede wszystkim jakieś nowe restauracje ze stolicy Wielkopolski, aczkolwiek mogą pojawić się takie, których po prostu wcześniej nie znaliśmy albo w których za bardzo nie jedliśmy. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Zaczynamy od miejsca, które nazywa się Trzecia Kawa. Tutaj już kiedyś byliśmy, parę lat temu. Nawet w odcinku Wam pokazywaliśmy to miejsce, ale tylko piliśmy napoje. Pamiętam, że piłem kombuczę. Na pewno też jakaś kawka wleciała, no bo to jest miejsce, które przede wszystkim specjalizuje się w kawie speciality. Ja tutaj mam szybki przelew w dużym kubku. Ale przyszliśmy tu przede wszystkim dzisiaj na śniadanie, bo słyszeliśmy, że tutaj mają naprawdę spoko śniadanka. Takie inne troszkę, z jakimś twistem. W wielu jest jakiś taki lekko azjatycki sznyt. Także zobaczymy, co to będzie, czy będzie smacznie. A ja na śniadanie zamówiłem sobie naleśnik z kimchi. Jest to taki duży naleśnik i w środku niego jest to kimchi. Ono nie jest rzucone na wierzch, co już samo w sobie jest super. Do tego jest mięso z udek kurczaka w lekko takiej słodko-słonej marynacie. Mamy dużo sosu na bazie pasty gochujang, czyli tej słynnej koreańskiej pasty, która nadaje smak wielu koreańskim potrawom, więc jest pikantnie. Jest trochę ten smak fermentacji wyczuwalny. Mamy kiełki, mamy paprykę oraz jajko sadzone. Pyszne jest to danie, dość pikantne. Mówiąc o tym daniu, cały czas czuję tę ostrość. Jest to dla mnie trudne. Trudny? Tak. Całe śniadanie naprawdę bardzo udane. Dużo smaków się tu miesza i jest to super. Myślę, że śmiało to możecie tutaj zamówić i będziecie zadowoleni, jeśli właśnie lubicie takie azjatyckie smaczki i bardziej pikantne dania. Ja się długo zastanawiałam, jakie w ogóle śniadanie wybrać, bo te propozycje są tu naprawdę świetne. No i zastanawiałam się pomiędzy jajecznicą z chorizo, a boczniakami na grzance. No i padło na boczniaki na grzance, bo stwierdziłam, że to jest coś takiego bardziej oryginalnego. Jajecznica to jednak jajecznica. Są to szarpane boczniaki w pikantnym sosie sojowym. Do tego jest wędzony tempeh, sezam, szczypior i chleb na zakwasie. Jest to wersja wegańska. No i jest to naprawdę przepyszne, bardzo fajna kompozycja. Ten chleb jest super, jest taki chrupiący. Do tego właśnie na dole są tempeh w plasterkach, boczniaki, wszystko posypane szczypiorkiem i sezamem. Jedynie co, no to przez to, że ten sos sojowy sam w sobie jest bardzo intensywny. Tak już mniej więcej w połowie tej grzanki już mam tak dużo tego smaku, w sensie, że taki jest trochę przesyt tego sosu sojowego, ale no ta grzanka nie jest jakaś ogromna i myślę, że dla takich właśnie wielbicieli takich intensywnych aromatów na pewno Wam ta kompozycja posmakuje. Według mnie bardzo fajne, udane śniadanie, no coś innego. To było bardzo przyjemne śniadanie. Z chęcią tutaj bym wrócił na jakieś inne pozycje z karty. Większość wydaje się naprawdę interesująca. I ile to wszystko kosztowało? Grzanka z boczniakami 30 zł, naleśnik z kimchi 28 zł, flat white 11 i przelew duży 12 zł. Przyszliśmy do kawiarni, która nazywa się Cafe Mono. Znajduje się ona w City Parku i jest to kawiarnia, której właścicielem jest znany w internecie, znany w Poznaniu człowiek używający ksywki The Collection. Jestem przede wszystkim pewnie znany fanom motoryzacji, no ale tutaj poza tym, że stoi maluch i stoi Fiat 125, chyba 5, no to można też się napić kawy, można się napić herbaty. Ja tutaj mam dripa, bardzo smacznego, oraz jak sama nazwa wskazuje, można zjeść monoporcję. U mnie jest monoporcja Snickers, tak to można nazwać, czyli jest karmelowo, jest nugatowo, coś chrupie, trochę czekolady. Smaczne, bardzo słodkie, ale smaczne. Kawa też jest bardzo dobra, nie jest to duża kawiarnia, raptem kilka stolików, a jest taki klimacik, myślę, który odpowiada temu właścicielowi. Także jeśli tutaj będziecie w pobliżu, to na małe co nieco można wpaść. Kawę z dripa zamówicie tutaj za 14 zł, a monoporcje wszystkie są po 23 zł. Jesteśmy w drodze do kolejnego miejsca, ale zanim tam dojdziemy, to pokażemy Wam naszą wczorajszą wizytę w restauracji Fromageria. Pierwszej? Nie wiem czy jedynej, ale chyba pierwszej restauracji w Polsce, która ma także tak zwany cheese bar, czyli generalnie jest to restauracja, która specjalizuje się w serach. Zobaczcie. Dostaliśmy przystawki, krewetki argentyńskie podane z taką wielką focaccią na sosie hibiskę, czyli w takim intensywnym sosie ze skorupiaków. Bardzo, bardzo intensywnym.
trzy takie wielgachne krewety, a druga przystawka to tatar. Bardzo dobre mięso, między innymi ogórek kiszony, sos sojowy, wszystko przykryte 24-miesięcznym parmezanem, do tego świetne masło, jedynie tatar troszkę słony. W ramach dania głównego zamówiliśmy między innymi tutejsze cacio e pepe. Mówię tutejsze, bo to nie jest takie oryginalne rzymskie cacio e pepe, bo zamiast sera pecorino jest parmezan oraz ser, który nazywa się fiore sardo. Do tego domowe fettuccine oraz dużo pieprzu, świetnie wykonana pasta. A drugie danie to okoń morski, podany z pieczoną białą kapustą. Mamy do tego pire z topinamburu i cytryny i wydaje mi się, że jest tam trochę sera. Oraz taka sałatka z różnych ziół i smażonych kaparów. I te smażone kapary to jest naprawdę coś wyjątkowego. Nigdy z takim smakiem się nie spotkałem. Ryba też mięciutka, delikatna. Bardzo wszystko nam tutaj smakuje. Na deser zamówiliśmy sobie deskę serów. Są różne formy tutaj tych desek serów. Dla dwóch osób, dla pięciu. Z winem, bez wina. Z paringiem jakichś miodów pitnych czy koktajli. To pełen wybór. I dostaliśmy 5 różnych serów. Jest tutaj m.in. cheddar, jest brie, jest jakiś ser pleśniowy, jakieś sery, do których są jeszcze podane konfitury, grissini, są migdały. I do tego dostaliśmy też taką kartkę. Tu są chyba w ogóle wszystkie sery, które można we fromagerii kupić. Te, które są na tej desce, zostały oznaczone odpowiednio. Więc sobie możemy sprawdzić, co jemy. Przy podaniu jest oczywiście też prezentacja wszystkich serów, bardzo profesjonalna. Bardzo mi się tutaj podoba, że tutaj jest tak wszystko fajnie wytłumaczone. Wszystkim jest mega profesjonalnie zawsze powiedziane i to jest super. We fromagerii było naprawdę bardzo, bardzo smacznie. Każde danie było przygotowane z naprawdę dobrych, jakościowych produktów i to było czuć. W każdym był ser i to zazwyczaj był inny ser, zawsze jakiś wyjątkowy ser. No i na koniec ta deska serów to było fantastyczne zwieńczenie tej uczty. Aczkolwiek to było za dużo na naszą czwórkę, bo byliśmy w 4 osoby. Część zapakowaliśmy i wzięliśmy do domu. Warto też pochwalić fromagerię za fantastyczną obsługę, bardzo profesjonalną, potrafiącą wyjaśnić wszystko od A do Z, a w przypadku tych serów no to jest to jak najbardziej ważne. Teraz podam ceny, no i ceny to jest chyba najmniej przyjemna część z tego wszystkiego, no bo siłą rzeczy sery są drogie, zwłaszcza takie sery. Tatar 40 zł, krewetki 36 zł, ta deska serów na koniec 140 zł, okoń morski 47 zł, a makaron cacio e pepe 50 zł. Tyle o fromagerii. Idziemy dalej. Zaszliśmy na przekąskę do miejsca, które nazywa się Luna. Ja to miejsce kojarzę z mojego rodzinnego Gorzowa, bo stamtąd jest ten biznes. Przewędrował do Poznania już jakiś czas temu. To są chyba właśnie presle i one są oczywiście w wersji na słono i na słodko. Na wytrawnie tutaj mam takiego palucha. W środku jest mozzarella, szynka i jalapeno. I na słodko mam takiego okrągłego pretzla z nutellą. Najpierw ugryzę wersję wytrawną. Ta na słodko jest gorąca, dopiero co wyszła z pieca. Jest to naprawdę smaczne. Ciasto jest słonawe. Byłoby to lepsze na pewno świeżo wyjęte z pieca, bo wtedy ser by się tak fajnie ciągnął. Tutaj już jest taki troszkę zastygnięty. Jest to dość ostre, bo tego jalapeno nie pożałowano. I jako taka przekąska w biegu myślę, że spełnia swoją rolę, tym bardziej, że jest całkiem zapychająca. Na pewno jest to lepsze niż jakiś hot dog ze stacji na przykład. Tutaj wersja słodka. No ciepło, od razu smaczniejsze. W środku jest to wypełnione faktycznie nutellą. Dobre, słodziutkie. Ciasto jest chyba to samo, to nie jest jakieś słodsza wersja tego ciasta na presle. I taki presel z nutellą kosztuje 5 zł, a ten z salami z jalapeno 8,50. Także też nie ma tutaj wygórowanych cen. To przekąska, ale czas na jakiś obiad prawdziwego zdarzenia. Na obiad przyszliśmy do miejsca, które nazywa się Coconut. Jest to restauracja, która specjalizuje się w kuchni malajskiej. Z kuchnią malajską dość mocno spotkaliśmy się w Singapurze. Także jestem ciekawy, czy uda się przypomnieć sobie niektóre smaki. Zamówiliśmy m.in. laksę, którą jedliśmy w Singapurze ze 2 razy i bardzo nam smakowała. To jest rodzaj zupy. Dania kuchni malajskiej nie są często spotykane w restauracjach w Polsce, także uznaliśmy, że to będzie ciekawe miejsce. Na przystawkę mamy sałatkę z papai, czyli słynną papaya salad, którą zajadaliśmy się w Tajlandii, która zawsze była bardzo ostra, ale super nam smakowała i bardzo ciężko znaleźć taką sałatkę w Polsce. Ta, mi się wydaje, jest dość mocno zbliżona,
ale niestety no, nie jest też to to samo, ponieważ moim zdaniem jest trochę za dużo marchewki i to marchewkę czuć, ale jest też papaja, są pomidorki, są zioła, są nawet suszone krewetki, więc ten taki posmak sałatki jest, ale jednak ta marchewka troszkę za bardzo się wybija. Jest też trochę moim zdaniem za mało kwaśna, ale za to jestem bardzo zadowolona z poziomu ostrości, bo się spodziewałam, że będzie mniej ostra, bo rzeczywiście jak w Tajlandii jedliśmy tą sałatkę, to zawsze było nam potem bardzo, bardzo po niej ostro w buzi, trzeba było szybko napić się czegoś zimnego. Oceniam ją lepiej niż się spodziewałam. Faktycznie naprawdę dobra jest ta sałatka z papai, ale to jest ten tajski akcent w menu, a tutaj mam rzecz, która nie jest do końca tym, co myślałem, że będzie, bo jest to wołowina sataj i pomyślałem, że to będzie sataj z wołowiny. Takie grubsze kawałki wołowiny grillowane, a to są takie cienkie plastry na jakimś pewnie łuku usmażone w sosie takim słodko-sojowym. Do tego mamy jednak sos sataj, czyli sos z orzeszków ziemnych, trochę pikantny, świetnie pasuje do wołowiny, świetnie pasuje w zasadzie do wszystkiego. Także jest to smaczne danie. Nie do końca to, co myślałem, czym będzie, ale w sumie ze smaku jestem zadowolony, więc no o to chodzi. Między przystawką a daniem głównym pani nam powiedziała, że w tej sałatce z papai ponoć głównie ten taki pomarańczowy kolor był od czerwonej papai. W Tajlandii zazwyczaj się używa do sałatki z papai tylko papai zielonej. Tutaj była i papaja zielona, i papaja czerwona, w przewadze chyba papai czerwonej. A my już mamy dania główne. Jest laksa, o której wspominałem, czyli to jest taka malezyjska, czy też singapurska zupa na bazie mleczka kokosowego, pasty curry i bulionu krewetkowego, czasem rybnego, czasem po prostu jakiegoś morskiego. Tutaj mamy bulion krewetkowy, mamy pastę curry własnej produkcji. Mamy do tego sambal, który nadaje całej zupie ostrości. Wciśnięta została limonka. No i mamy jeszcze dwa rodzaje makaronu. Jeden taki szklisty, a drugi taki grubszy. Mamy tofu, takie z chrupiącą skórką. I mieliśmy gdzieś jeszcze takie ciastka rybne, kulki rybne. To pamiętam właśnie, to jest przepłowiona kulka oczywiście. Pamiętam z Singapuru, że te kulki rybne tam się pojawiały. No i jeszcze są krewetki, jest kolendra, jest chili. Sama zupa nie jest tak intensywna jak była w Singapurze. Ten smak dobrze z Singapuru zapamiętałem. A tam jednak w bulionie mocno było czuć i curry, i mleczko kokosowe, i przede wszystkim ten taki rybny, morski posmak. Tutaj przed wymieszaniem bulionu z sambalem ten smak nie był jakiś, był raczej taki delikatny, mało głęboki i dopiero ten sambal spowodował, że smak stał się ciekawszy, aczkolwiek to nie jest moim zdaniem to, co było w Singapurze. Jest to smaczne danie, jak najbardziej, smaczna zupa. Z chęcią bym tutaj na nią wrócił, ale jednak tam to smakowało inaczej. Niemniej do Singapuru teraz nie polecimy, wciąż jest zamknięty z powodu pandemii. Także na miastkę Singapuru czy Malezji można znaleźć tutaj. No i mamy drugie danie. Drugie danie, które też jedliśmy w Singapurze, ale jedliśmy tylko raz, więc tak do końca nie pamiętam, jak ono smakowało. Jedliśmy je w jednym z tak zwanych hawkerów, czyli takich malutkich knajpeczek, które zazwyczaj sprzedają jedno danie albo wariacje na temat jednego dania. No i to jest makaron z łoka. Tak w skrócie, to jest makaron z łoka. Tutaj w wersji z krewetkami, z pak choyem. Jest sos ostrygowy, jest też trochę sambalu oraz słodki sos ketchup manis. I faktycznie jest to lekko słodkawe. Mamy też wbite jajko, mamy też czosnek, mamy też dymkę. Także taki właśnie smażony makaron z łoka. Lekko ostry, lekko słodkawy, trochę słony, trochę morski. Bardzo smaczny. To w tym daniu dzieje się o wiele mniej niż w laksie, ale jest to takie danie wciągające, że im dłużej je jemy, tym bardziej nam smakuje i bardziej chcemy je wyczyścić talerz do końca. Nie pamiętam, jak to dokładnie smakowało w Singapurze, ale pamiętam, że tam był inny dodatek. Była taka chińska kiełbasa o takim charakterystycznym smaku. No tutaj podejrzewam, że z powodu położenia geograficznego trudno by było o nią. Nie wiem, czy jakbym tutaj drugi raz przyszedł, to bym właśnie nie wolał zjeść takiego makaronu. To jest takie danie, w którym jeśli raz się zakochacie, to będziecie chcieli jeść je często. Wyszliśmy już, to był bardzo udany obiad, aczkolwiek pozostaje taki trochę niedosyt, bo właśnie każde danie mogłoby być jeszcze trochę bardziej. Czy bardziej kwaśne, czy bardziej takie właśnie mogłoby mieć głęboki smak. Z kolei właśnie sałatka z papai dla mnie, mimo że pani potem powiedziała, że tam były te dwa rodzaje papai, ja i tak tam czułam dużo tej marchewki, była dla mnie właśnie taka za mało kwaśna, więc trochę więcej intensywności i głębi smaku. Też tak z Maćkiem przed chwilą rozmawialiśmy, że jest coś w tym, że nasza podróż po Azji Południowej
Kijowo-Wschodniej była super. Już w sumie 2 lata minęło od tej podróży, a w tym roku będzie nawet 3 lata. Ale cały czas pozostają nam w głowie te wszystkie smaki i z jednej strony to jest fajne, bo wiemy jak coś smakuje i wiemy do czego jakby to porównać, ale z drugiej no to trochę czasem niszczy niektóre dania, bo my cały czas myślimy o tym jak to smakowało w tej wersji powiedzmy takiej prawilnej, oryginalnej. Więc jeżeli na przykład nie jesteście tak zaznajomieni z kuchnią azjatycką, nie byliście nigdy w Azji, to wydaje mi się, że na przykład te dania mogłyby smakować wam bardziej niż nam, bo my jednak mamy cały czas z tyłu głowy te smaki i pamiętamy te dania, jak one smakowały tam. Ale myślę, że warto tu przyjść. Na pewno nic nie było niedobre, na pewno nic nie było niesmaczne. Bardzo miła obsługa i fajne dania. Trudno mi się z nią nie zgodzić. Myślę, że warto tutaj przyjść, jeśli nigdy nie byliście w Azji, ale też jeśli tęsknicie za Malezją czy Singapurem, bo to nie są dania, które są w wielu restauracjach azjatyckich w Polsce, raczej są rzadko spotykane, także śmiało wpadajcie. My jesteśmy całkiem zadowoleni, jest ten niedosyt oczywiście, no i też są tutaj duże porcje. Bierzemy na wynos laksę i makaron, bo po prostu nie daliśmy rady tego zjeść. Jak zobaczyliśmy wielkość przystawek, to tak stwierdziliśmy, wow, naprawdę można się tutaj najeść. Jakie ceny? Wołowina satay, najdroższe danie, przystawka 50 zł, sałatka z papai 35 zł, laksa z krewetkami 45 zł i tyle samo makaron char kway tiow, też 45 zł. To nie koniec tego filmu, jeszcze coś zjemy. Kończymy ten film tak jak zaczynaliśmy, czyli od śniadania. Przyszliśmy do miejsca, które nazywa się Bajzel. Dość nowe miejsce w Poznaniu na śniadanie. Tutaj są przede wszystkim śniadania, ale też są lunche. A w ogóle taka ciekawostka, jesteśmy w lokalu, w którym kiedyś była taka świetna restauracja Ośla Ławka. Nie wiem, czy pamiętacie, jak pamiętacie, to piszcie w komentarzach. A my zabieramy się za jedzenie. Musieliśmy 2 razy zaczynać to nagranie, gdyż miałam majonez na nosie. Ale tak się kończy właśnie jedzenie bajgla i to takiego dużego bajgla. Ja zamówiłam bajgla z halloumi, z konfiturą z cebuli, z majonezem, no i z dużą ilością warzyw. Jest bardzo dobre, ja uwielbiam halloumi. Sama kompozycja naprawdę bardzo ciekawa, ta konfitura z cebuli jest jej bardzo, bardzo dużo. I jeszcze jako dodatek są suszone pomidory, więc naprawdę fajna kompozycja. A ja mam gofry, czarne gofry. Śniadanie nazywa się Holender, więc siłą rzeczy możecie się spodziewać, co tu będzie. Jajka poszę, do tego sos holenderski, prosciutto crudo, trochę szpinaku, konfitura z cebuli. Jest to bardzo, bardzo smaczne. Ładnie to wygląda, przybrane z taką ciekawą sałatką, w której są też piklowane warzywa, takie jak na przykład kalafior żółty tutaj. Bardzo dobre i sycące śniadanko. Może jakoś nie zaskakuje smakiem, zaskakuje bardziej wizualnie, ale przede wszystkim jest dobrze wykonane i pyszne. A wiesz, jak się nazywał statek Piratów z Karaibów? Latający Holender. To było bardzo smaczne śniadanie, miłe zwieńczenie tego całego filmu. Chyba bardziej smakowało mi w trzeciej kawie, ale to też były takie bardziej wykręcone kompozycje, więc może dlatego. Tutaj jednak nie mogę się przyczepić absolutnie do jakości użytych produktów czy wykonania tego śniadania, także też możecie tutaj śmiało wpadać. Myślę, że na pewno smacznie zjecie. No i jeszcze na koniec ceny. Bajgiel z halloumi 23 zł, te gofry holenderskie 28 zł i jedno flat white 12 zł. Jedno, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet. Dzisiaj, kiedy to nagrywamy i Sonia dostała flat white za darmo. W najbliższym czasie będziemy mieć dla was jeszcze jeden materiał z Poznania. Pokażemy wam w nim restaurację prowadzoną przez Daisuke i Marcina, która specjalizuje się w japońskim curry. Poza tym przygotowujemy odcinek o stołecznych ramenowniach oraz o brazylijskiej knajpce znajdującej się tuż pod Warszawą. Szykujemy też dla was miniserie z Finlandii, będą vlogi z Helsinek i z Laponii i oczywiście nie zabraknie w nich pysznego jedzenia. To wszystko już niebawem, więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, by nie przegapić żadnego odcinka. Bardzo ciekawie w dzisiejszym filmie podjedliśmy. Było dużo smacznych rzeczy i większych i mniejszych śniadania, jakieś przekąski. Najbardziej mi chyba to pierwsze śniadanie smakowało. No i fromażeria. Fromażeria to była faktycznie świetna restauracja ze świetnym jedzeniem, także z dzisiejszego filmu te dwa miejsca polecam szczególnie, ale pozostałe też wam rekomenduję. Odwiedzajcie, jedzcie, piszcie jak wam smakowało w komentarzach, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!